możecie być, towarzysze, przekonani, że my, tak samo jak wy, jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu, jak ten, który żeśmy zdeklarowali, i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Serwa. Ja serdecznie wszystko pierdolę, panie majorze, i wszystkich. Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce konflikt. Musicie uwierzyć na wszelką cenę. Tak niewiele trzeba, żeby tu była nasza imagina. Śpiewa piosenka, że walczał z tej strony. Ja chciałem, chcę, tylko że oni nie pozwalają, a ja nie mogę, bo ja nie mam mocy wykonawczej. Ale to nie ten piosenka. Ty uważasz, że nas nie powinniśmy, to niech pomyśl, że to nie ja. Pomóżmy Walencie lepiej to zrobić. Odpiew się, proszę, co? No, się odpiew do No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo. Społeczeństwo. Kontestacja. Konserwa. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! W dzisiejszej konserwie prowadzę póki co tylko ja, czyli kreator, i mamy gościa, który się nam zaraz przedstawi. Witam serdecznie, nazywam się Witold Szpiczyński, reprezentuję Otwocki Klub Gazety Polskiej. Tak, w drugiej części Aborisimus będzie nadawał, on już przygotował swoją część audycji, a póki co skupimy się na temacie aktualnym, czyli książki, które będą wysłane do Lwowa. Najpierw są zbierane. Na czym polega ta akcja? Przybliż słuchaczom mniej więcej, tak, no bo ja się orientuję, a oni pewnie nie. Już przybliżam. Akcja, podziel się książką z Polakami za wschodniej granicy. Dotyczy tutaj zbiórki książek. Zbiórka prowadzona jest na dzień dzisiejszy na terenie Warszawy i zapraszam wszystkich serdecznie. W czwartek jest taki wielki finał pod pomnik Słowackiego na Plac Bankowy na godzinę 17. Do godziny 18.30 jest prowadzona zbiórka książek. Jednak ze względu na to, że akcja cieszy się bardzo dużym powodzeniem, planujemy rozszerzyć tę akcję na teren całego kraju, ponieważ już ogłoszenie tutaj dały gazety, m.in. Gazeta Polska, o tej akcji, jak i inne media, Polska The Times, będzie takie ogłoszenie w Radiu Plus nawet, jutro w godzinach 17, od 17 tam do 18 ma się to wszystko pojawić. Dlatego zapraszamy wszystkich do współpracy i do zbierania książek. Z tego, co mi wiadomo, kluby Gazety Polskiej, wszystkie w całym kraju, włączą się w tą akcję i miejsce zbiórek będą to kluby Gazety Polskiej w całym kraju. I serdecznie wszystkich zapraszam. Książki będą przekazane do bibliotek w Lwowie, w Stanisławowie, w Drohobyczu, w Truskawcu. W Stanisławowie będzie teraz otwierany Dom Polski, gdzie też książki, które przekażemy, się znajdą, tak żeby Polacy pozostawieni po rozbiorze Polski, wszyscy mieszkańcy Zabuga polskiego pochodzenia, mieli możliwość dostępu do polskiej literatury, no do polskich książek, do polskiego języka, prawda, żeby to nie było utrudnione, bo wiadomo, że
tam obecnie ceny są takie jak u nas za żywność, a zarobki są wielokrotnie niższe. I tak to po prostu wygląda. Dlatego chcę się z nim podzielić tym, co mamy. Czasami pieniążki nie są najważniejsze, czasami taka pamięć też po prostu podnosi strasznie na duchu i uważam, że wszystko się będzie kręciło tak, żeby było pozytywne. No, w Jałcie raczej Anglosasi się nie okazali tacy inteligentni, jak to się ich często przedstawia, bo jakoś nie umieli podzielić zgodnie z etnicznymi zasadami, żeby lwów po naszej stronie granicy wylądował, co jest w zasadzie oczywistością. No, ale możemy jakoś to próbować niwelować, choćby cywilizacyjnie, prawda? Przepraszam, że wkładam słowo, ale 31 jest to 31 w czwartek, godzina 17, 18.30 zbieramy książki pod pomnikiem Słowackiego, czyli na Placu Bankowym. Do takiego niebieskiego busa wkładamy przez wszystkie książeczki. Błękitne, tak bym to nazwał. I później książki wyjeżdżają na Ukrainę, już wyjeżdżają w piątek, wyjeżdżają po południu. Na Ukrainie już będą w sobotę. Do akcji się też włączył kurier galicyjski, który to po prostu znajduje nam te miejsca, gdzie mamy te książki zostawić, ustala to wszystko, wynajduje najbardziej potrzebne biblioteki lub nawet, jeżeli będzie dużo tych książek, myślimy nad otworzeniem bibliotek w jakichś małych miejscowościach, tak żeby Polacy mieli dostęp do polskich książek, prawda? Tak, a ja mam takie pytanie. Na Facebooku był duży odzew, bo widziałem też, że jest akcja na Facebooku. Tak, był odzew, ale większy odzew, można powiedzieć, że takich konkretno był odzew telefoniczny, ponieważ był podany telefon w Gazecie Polskiej i tutaj praktycznie zrobiła mi się infolinia. Ludzie zaczęli dzwonić. Na Facebooku tak, popierają tutaj Facebookowicze akcje, starają się włączyć, jednak dużo osób jest spoza Warszawy. Nie mają na tą chwilę możliwości włączenia się do tej... No właśnie, trochę miejsce jest problemem, bo w tej chwili się zadeklarowały jakieś miasta, że dowiozą powiedzmy na godzinę W waszą te umówione książki pod pomnik? Tak, były takie propozycje. Były propozycje takie ze Śląska, że oni to przyślą pocztą, że oni nadadzą przesyłkę, że oni coś tam zrobią. Jednak dzwonią do mnie ludzie, którzy na przykład dzwoni do mnie pan dzisiaj, który miał do przekazania 1500 książek. I to już zaczyna być problem w tym momencie, żeby po prostu to gdzieś wysyłał, czy tam coś robił z tymi książkami, jak jeszcze chce je za darmo dać. Więc tak jak mówiłem wcześniej już, staramy się w tą całą akcję włączyć kluby Gazety Polskiej, tak żeby po prostu każdy klub był jakimś takim miejscem do zbierania książek, prawda? Żeby każdy ze swojego tam środowiska zebrał jakąś tam ilość książek i będziemy planować w przeciągu tam 3 tygodni, żeby jechać tam jeszcze raz, prawda? Do Lwowa 3 tygodni, może 4, ale też szukamy jakichś sponsorów, którzy mogliby pokryć częściowo chociaż koszty transportu z zawiezienia tych książek, bo mamy tutaj grupę wolontariuszy, którzy sami, bo to, że my zbierzemy te książki, to jest jedno, ale my te książki musimy je przebrać, ponieważ po skasowanych bibliotekach, tak jak na przykład trafiają się książki, przychodzą ludzie, że została skasowana biblioteka jakaś tam osiedlowa i przekazuje na przykład ktoś 300 kg książek. Już nie mówię sztuk, tylko kilogramów, prawda? O kurczę, więcej. To i teraz tak, i jest wszystko fajnie, ale na przykład biorę do ręki książkę, tam jest, jak byłem w partii PPE, znaczy jak byłem z moimi kolegami PPR-owcami, to biliśmy Niemców. No i nie wiem, czy to jest najlepsza książka, którą by chcieli dostać rodacy za wschodnią granicę. No, pewnie nie. Uważam, że biorąc pod uwagę propagandę, która tam trwała 70 lat i do dnia dzisiejszego jeszcze wizerunki Lenina można spotkać na bazarach, sprzedawane są, to uważam, że to nie jest chyba najlepszy pomysł, żeby im taką książkę zawozić, bo mógłbym szybciej z tą książką zmykać tamto. Czyli to tak jak w Caritasie z ubraniami po prostu, no trzeba przebrać, a to wymaga też logistycznej organizacji, także tutaj sporo roboty Was czeka. Tak, oczywiście. Powiem tak, też musimy spisać te książki, ponieważ służba celna nie wiem, jak do tego podejdzie, no, może będą chcieli coś wiedzieć.
uważam, że spisać dla samego siebie należałoby, co się przekazuje. A tu już zaczyna być naprawdę czasochłonne w tym momencie. Samo spakowanie tych książek w kartony jakieś jest już problemem przy takiej ilości. A ja mam jeszcze takie pytanie. Czy powiedzmy w przyszłości, jak będzie duży odzew, to będą inne miasta też w tym uczestniczyły, na przykład Kraków albo Przemyśl, takie miasta, które powiedzmy ze Lwowem bardziej kulturowo są związane przez powiedzmy historię tych zaborów. Tam by taka akcja chyba też miała duży oddźwięk. Tak, oczywiście. Zamierzamy tak jak wspomniałem. Znaczy inaczej, pan. W dniu jutrzejszym, bo już dzisiaj to się chyba nie wyrobimy, pójdzie to informacja do wszystkich klubów Gazety Polskiej w całej Polsce z zaproszeniem do akcji. Że te książki, że tę akcję robi Polski Klub Gazety Polskiej, robimy to wraz z Solidarnymi 2010, bo z Piotrem Grzegorzewskim tutaj się razem po prostu złączyliśmy i zaczęliśmy tę akcję przeprowadzać. Ze względu na to, że chcemy wciągnąć wszystkie kluby Gazety Polskiej, taki jest plan zamierzony, no to te kluby będą te książki przysyłać do Warszawy, które te książki będą chodzić dalej. I wtedy mi się wydaje, że już jest taka struktura powiązana w klubach Gazety Polskiej, że nie powinno być stanowić to większego problemu. Problem będzie tylko, kto zapłaci za transport przyjazdu tych książek, no bo jeżeli książki... No bo to jednak książki sporo ważą, to tak przynajmniej nawet z architektonicznego punktu widzenia, bo jak się projektuje biblioteki czy jakieś magazyny takie związane z makulaturą, to obciążenia są gigantyczne właśnie. Wiedza swoje waży. Tak. Jednak no, bądźmy dobrej myśli. Ja powiem tak, jeżeli jedzie na przykład kilku wolontariuszy, no, 7 wolontariuszy w tym samochodem, który posiadam, jesteśmy w stanie na przykład 7 lub 9 wolontariuszy, jesteśmy w stanie zabrać około tony książek dodatkowo. Więc wydawałoby się, że to jest dużo, ale przy obecnych zbiorach no to nie jest jakoś to dużo. Przy obecnych możliwościach, które się tutaj otworzyły, to w tym momencie tonę jesteśmy w stanie zabrać na raz. No i teraz tak, część osób jedzie po wolontariat, przekazuje te książki, bo jedna osoba nie bardzo, miałoby zbyt ciężko tam jechać, prawda? A jak tam parę osób pojechało, bo te książki trzeba jeszcze porozwozić po miejscach jakichś tam wskazanych, bo jedna biblioteka będzie miała tam problem. No może jedna biblioteka, jeden transport w stanie przewieźć, znaczy by przyjąć. Jednak tych parę transportów, które my planujemy, a zresztą my też byśmy chcieli to rozbić troszeczkę, tak żeby te książki trafiły do jak największej liczby osób, żeby nie było problemu. Ja mam takie pytanie, powiedzmy, teraz już w zasadzie ta pierwsza faza dobiegnie końca w czwartek, tak? Jakby do słuchaczy trzeba przekazać, żeby monitorowali, tak? Co się dzieje w internecie i szukali informacji, co dalej, czy będą kolejne zbiórki i gdzie, powiedzmy, te książki dostarczać? Znaczy, powiem tak, to wygląda w ten sposób, że na tą chwilę nie jestem w stanie powiedzieć, ponieważ tak jak powiedziałem, klub Gazety Polskiej dostał informacje dopiero w dniu jutrzejszym z takim zaproszeniem do akcji. Na pewno się włączą, ponieważ jest duży odzew społeczny i te miejsca zbiórek będą, znaczy jutro jest też artykuł na ten temat w Gazecie Polskiej codziennej. I tutaj tak, jest taka sytuacja, że te kluby się włączą i one będą prowadzić zbiórkę. Ale ile ta zbiórka będzie trwała, trudno mi jest teraz powiedzieć, bo jest taki plan przeprowadzenia akcji tutaj w szkołach. I żeby dzieci, studenci, uczniowie przynosili książki, które są niezbędne, niepotrzebne, żeby przynosili do szkół. Więc ta akcja może trwać jakieś 2-3 miesiące nawet. Ponieważ zanim te wszystkie książki będą spłyną w jedno miejsce z całego kraju, to na pewno troszeczkę potrwa. To nie będzie z dnia na dzień, ani w tydzień czasu się tego zebrać nie da. My teraz zbieramy około tygodnia czasu, prawda, te książki.
i już mamy znaczną ilość tych książek. I oczywiście nie wszyscy wiedzą o tej akcji. Więc po prostu no, osobiście mi się tak wydaje, mam taką gorącą nadzieję, że to będą miejsca klubów Gazety Polskiej, co ułatwi wszystkim ludziom mieszkającym w całej Polsce z tych przynoszeń tych książek. Dobrze, to dziękuję za informację. Tutaj będziemy powoli kończyć tę część audycji i zapraszamy na część, którą prowadzi Abolissimus. Jeszcze masz jakieś ogłoszenie? Tak, no taka prośba gorąca, żeby wszyscy się zgłosili pod po prostu pomnik Słowackiego. Jutro, znaczy w czwartek o godzinie 17:00 wszyscy ci, co chcą przekazać książki, i taka gorąca prośba jest do wszystkich, że osoby, które przekazują książkę, żeby dokonali spisu tych książek. No jak ktoś ma 10 pozycji, daje, to jest mu łatwiej napisać na kartce 10 pozycji niż nam po prostu spisywać to później. Więc taka gorąca prośba jest do wszystkich, którzy by chcieli przekazać książkę. W czwartek to byśmy byli wdzięczni. Dobra, to w takim razie dzięki i my się rozłączamy. To był Witu, który tutaj opowiedział o akcji. Chodzisz się z książką z Polakami we Lwowie. Taki jest tytuł. Ale akcji. Nie tylko we Lwowie. Jednak ta akcja nie będzie dotyczyła tylko Lwowa, prawda? Ona będzie dotyczyła większego terenu, bo wiadomo, we Lwowie jak ktoś chce, to ma dostęp do polskiej literatury. I po sprawach organizacyjnych, reklamowych, że się tak wyrażę, przechodzimy do głównej rozmowy dzisiejszego odcinka. Witamy na naszej antenie Wojtka Urbańskiego. Cześć. No, witam serdecznie. Wojtek jest sympatykiem ruchu Occupate. Dobrze to wymawiam? Tak, bardzo poprawnie. Masz świetny akcent. Jesteś zwolennikiem, czy też tak trochę niejasno powiedziałeś, zwolennikiem czy byłym zwolennikiem? To znaczy ja powiedziałem, że jestem sympatykiem, a poniekąd zwolennikiem również, chociaż nie do końca. Teraz można raczej nazwać mnie obserwatorem bardziej. Chociaż już w zasadzie obserwować od jakiegoś czasu nie ma co, ponieważ ruch ten troszeczkę ustał w swoich działaniach. Jeżeli chcemy porozmawiać o nim, to w zasadzie chyba należy skupić się na tym okresie rozkwitu, czyli w końcówce roku 2011 w zasadzie i początku 2012. No właśnie, i zaraz do tego przejdziemy. Jesteś też współorganizatorem, czy też głównym organizatorem w Szczecinie protestów ACTA z zeszłego roku. Zgodzę się z tym, tak. Jestem współorganizatorem jak najbardziej. Mhm. Wszyscy byliśmy głównymi organizatorami, także tym też jestem. I w związku z czym można wyciągnąć wniosek, że obserwujesz, działasz w ruchach takich społecznych, masowych, i dlatego właśnie to będzie ciekawe, jak nam tutaj przedstawisz, bo będziesz mógł z różnych punktów widzenia nam powiedzieć o tych ruchach masowych. Skupimy się tym razem właśnie na tym Occupate, bo w polskich mediach głównego ścieku ten ruch nie był za bardzo przybliżony. I cóż... On nie był w ogóle przybliżony w mediach, i nie tylko prawda mainstreamowych, bo w zasadzie w Polsce akurat bardzo ten ruch był niewielki i w ogóle się o nim nie mówiło tak naprawdę. Ja miałem okazję, no przyznam się, ja w sumie w Radiowej Trójce słyszałem o tym ruchu, ale to było o tej amerykańskiej wersji, natomiast o tej jego polskiej odnodze w ogóle nie było ruchu i przepraszam, nie było informacji i może i lepiej w zasadzie, bo te polskie wydanie było dość mizerne w moim przekonaniu. No i żałosne dosyć. Ktoś, kto uczestniczył w Polsce tutaj w tym i słucha tego, i ja mówię to, co myślę, po prostu no, było to kiepskie u nas. No w Polsce przyjechał Sowiet w Jaguarze i na tym się zaczęło i skończyło, z tego co wiem. No dobrze, opowiedz nam, od czego się zaczęło?
w świecie. Zgadza się, więc początków należy doszukiwać się w wiośnie arabskiej, o ile nie wcześniej, bo sama wiosna arabska przecież ma swoje odniesienia jeszcze we wcześniejszych wiosnach, które to co jakiś czas w zasadzie z taką regularnością sinusoidalną powracają na arenę światową, prawda? Gdzieś tam te rewolucje się przewijają, ale wiosna arabska była o tyle wyjątkowa, że wybuchła dość niespodziewanie w niespodziewanym miejscu z nieoczekiwanych przyczyn. Zapewne pamiętacie, co się wydarzyło w Tunezji w końcówce 2010 roku, kiedy to tam, prawda, rozpoczęły się rozruchy, zamieszki, demonstracje antyrządowe, ale nie o tym się tak mówiło, jak o tym, co nastąpiło parę miesięcy później w Egipcie, prawda, kiedy to jeden z uczestników demonstracji na tym placu Tahrir, prawda, popełnił samobójstwo. I to jakby zapoczątkowało, to było w zasadzie takim zapalnikiem do rewolucji wręcz, do tej wiosny arabskiej, która zmieniła zupełnie układ sił w Afryce Północnej, w tych krajach arabskich. Potem, prawda, przetoczyła się ta wiosna przez Egipt, przez Libię. Tam wiemy, jak to długo trwało i jak dramatyczny był przebieg tych wydarzeń. Jemen również i również takie tam mniej znaczące kraje. Ale co to ma wspólnego z Occupy, o którym mówimy? Otóż w zasadzie ci ludzie, którzy, prawda, partycypowali w tych wydarzeniach w Afryce Północnej, byli niezadowoleni z sytuacji, którą zastali w swoich krajach. I na tej jakby bazie później już latem 2011 roku w Hiszpanii narodził się ruch, który nazywał się, i teraz przepraszam, jeżeli źle wypowiem, ponieważ ja w ogóle nie władam hiszpańskim, a tylko tak, wydaje mi się, że nazywał się ten ruch Indignados, co znaczy właśnie oburzeni. I on tam się rozpoczął. Zaczęły się masowe protesty, właśnie takie wręcz systemowe, już nie tylko rządowe, ponieważ tam jednym z głównych postulatów było bodajże wysokie bezrobocie, ale również oczywiście zła sytuacja ekonomiczna kraju oraz w zasadzie złe obchodzenie się rządu z gospodarką państwa. No i teraz co to miało wspólnego z wiosną arabską? Te osoby, zauważywszy, że tak wspaniale to podziałało właśnie w tamtejszych krajach wspomnianych wcześniej, no pomyślały sobie pewnie, że u nich też jest szansa, żeby coś tak diametralnie zmienić. I ten ruch oburzonych się zaczął właśnie tam praktycznie. I teraz, zauważywszy to, Amerykanie, a konkretnie organizacja, która to zapoczątkowała w Nowym Jorku, nazywała się Adbusters, oni postanowili również zaprotestować przeciwko wyzyskowi ludzi z Wall Street, którzy tam pracują, ponieważ uznawszy ich za wszelkie źródło problemów światowych, troszeczkę mylnie, ale w zasadzie byli blisko, ponieważ jak najbardziej finansjera rządzi dzisiaj światem, więc ci panowie z Wall Street są jak najbardziej zamieszani, prawda, we wszelakie zło, które dzisiaj zauważamy na świecie. Oni zaczęli okupować właśnie park, bodajże Green Park się nazywał ten park w Nowym Jorku, tuż przy Wall Street, przy słynnym Wall Street, tam gdzie jest ten znamienny pomnik z bykiem symbolizujący właśnie Wall Street. I tak zaczął się taki prawdziwy, w takiej najczystszej odmianie ruch Occupy, który został okrzyknięty ruchem oburzonych, i było to naprawdę wspaniałe, nie tylko z uwagi na to, co się działo w Ameryce, ale cały świat zwrócił na to uwagę. Ja mówię tutaj o osobach zainteresowanych, bo media, tak jak wspomniałeś o tym już wcześniej, wręcz przeciwnie, zupełnie jakby próbowały tego nie nagłaśniać, żeby przypadkiem nie rozdmuchać tego płomienia i żeby nie wywołać pożaru w całym państwie, bo naprawdę tym to groziło i ja gdzieś tam po cichu na to miałem nadzieję, że zacznie się wspaniała, wielka rewolucja
na wzór tej arabskiej właśnie, bo wiemy, co tam się stało. Wiemy, w Arabii tam naprawdę to wszystko zadziałało i tam ten system został obalony i zmieniony, a tutaj nagle patrzę w samym sercu, w samym źródle, prawda, problemów światowych, czyli prawda, w stolicy kapitalizmu właśnie w Ameryce i to tam przy samym Wall Street zaczyna się dziać coś wielkiego. Wiele osób myślało, że to już naprawdę zakończy się globalną rewolucją. I teraz nie wiem, czy ja nie przesadzam z gadaniem, czy panowie, bo ja tak troszeczkę nie słyszę was, może zanudzam. Halo? Nie, no jeżeli byś zanudzał, to byśmy zadawali pytania. Dobra. No ale skoro potrzebujesz pytania, to co, za dobrze. Dużo powiem, to się wytnie. Tak, nic spokojnie. Się nie będzie wycinać. Dobra, więc faktycznie ten ruch się rozprzestrzenił bardzo szybko. Ponieważ... No właśnie, w których kierunkach to się rozeszło? Więc to się rozeszło, ja powiem w których kierunkach i za pośrednictwem czego, bo oczywiście Facebook i internet okazał się tutaj wspaniałym narzędziem. Zresztą tak jak przy okazji wydarzeń w Egipcie i w Libii chociażby. Tam też ludzie umawiali się i przy okazji ACTA było zresztą podobnie, myśmy się umawiali na Facebooku, prawda? Więc ja obserwowałem, jak w pewnym momencie no mnożą się po prostu strony eventów światowych. To znaczy na początku nie światowych jeszcze. W pierwszych tygodniach to były eventy ogólnoamerykańskie. Po Nowym Jorku włączył się Nowy Orlean, prawda? No stan po stanie. Można było, ja byłem aż, no nie wiem, przerażony troszeczkę poniekąd tym, co się działo na Facebooku, ponieważ widziałem, że w każdym mieście, miasteczku ludzie zaczynają się organizować i oni zaczną wychodzić na ulicę, tak jak kiedyś, jeszcze parę miesięcy wcześniej, wychodzono na ulicy właśnie na Tahirze w Egipcie. Wiemy, jak to się skończyło, ja mówię, myślałem sobie, no Boże, coś się konkretnego święci, zaczyna. I to już tak na skalę taką większą, więc dlatego się tym zainteresowałem. Troszeczkę z nadzieją na to patrzyłem, bo faktycznie przyznacie sami, że chyba jakichś zmian potrzebujemy, a to była taka nadzieja na to, że te zmiany nastąpią, jakkolwiek one były przeprowadzane, jakkolwiek, no, prawda... Za chwilę porozmawiamy o idei, o ideach, jakie przyświecały protestującym, ale opisz nam, jak to wyglądało od środka na żywo. Bo opowiadałeś, że byłeś i w Berlinie, i w Wielkiej Brytanii, w kilkunastu miejscach i szczerze widziałeś na żywo, jak wyglądały te protesty. Oczywiście ja miałem szczerą ochotę pojechać do Nowego Jorku tak naprawdę, ponieważ ja czułem, że tam jest prawdziwe epicentrum i taka największa energia. Natomiast, no wiadomo, z pewnych powodów takich ani innych nie mogłem wylecieć, ale że akurat przebywałem na terenie Wielkiej Brytanii, no to nie miałem problemów z tym, żeby zobaczyć na własne oczy, jak to wygląda, ponieważ po jakimś okresie, to było chyba po miesiącu już od tego, co się stało w Nowym Jorku i jak to się rozprzestrzeniło na Amerykę, bo tam już taki obóz okupacyjny był założony w każdym większym mieście po kilku tygodniach, to po miesiącu od tego czasu rozprzestrzeniło się to, słuchajcie, na naprawdę, nie przesadzę teraz, na cały świat, oczywiście nie wliczając w to Polski póki co, bo w Polsce było bardzo cicho, czym ja się troszeczkę martwiłem, bo było i w Niemczech, i było i w Czechach, i było i tu wszędzie dookoła, a u nas nie, i w Chinach, i w Azji, i w całej praktycznie Europie, i w Ameryce Południowej, i w Afryce ten ruch Occupy był, ci ludzie wychodzili, okupowali centra miast. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego o tym nie wiecie, a ja to mówię, przecież jakby to było wielkie wydarzenie, bo to było wielkie wydarzenie, to zastanówcie się, dlaczego o tym nie słyszeliście, ponieważ tak jak mówię, media tego wolały nie pokazywać, tak jak pewnie nie znacie historii rewolucji islandzkiej, która miała miejsce przed rokiem, prawda?
To jest naprawdę jedno z większych wydarzeń minionych dekad tak naprawdę, co się w Islandii wydarzyło, a nikt o tym nie wie tak naprawdę. To było rok temu, słuchajcie, tam taka przemiana miała miejsce, że po prostu nieporównywalna wręcz niczym, a o tym nie wiemy. I przy okazji... O Islandii też pomówimy. Świetnie, że to śledziłeś. Zapytam cię teraz o ideę, bo początkowo protesty wynikły z rozpoczynającego się kryzysu, załamania się bańki spekulacyjnej na nieruchomościach, co dotknęło kieszeni mnóstwo ludzi i dlatego wyszli na ulicę. I początkowo w zasadzie nie przyświecała im żadna idea, tylko protestowali przeciwko tym sferom finansowym, które ich w taki stan wpędziły. Czy dobrze to rozumiem? Myślę, że dość fajnie to sparafrazowałeś. Nic tu w zasadzie dodawać nie trzeba. I dalej się ta idea zaczęła pojawiać. Czy coś się zaczęło wyłaniać, czy dalej było rozmyte? To znaczy się... To było o tyle ciekawe i w zasadzie rozmyte, tak jak powiedziałeś, ponieważ tam przychodzili ludzie z różnych warstw i społecznych, i poglądowych. Każdy miał swój sposób na to, co się dzieje, ale łączyły ich takie wspólne, główne idee, które były wyśmiewane przez media, ponieważ one banalnie brzmiały. A wiemy, że jeżeli ktoś mówi o poważnych rzeczach, takich naprawdę, które są głębokie, to one brzmią w dzisiejszym świecie dość banalnie, ponieważ tam faktycznie głównie mówiło się o tym, że na przykład mamy dość wyzysku, dość kapitalizmu, który tak naprawdę tłamsi tych najbiedniejszych, a pozwala, prawda, pławić się w bogactwach temu 1% najbogatszych ludzi. No, takie hasła dzisiaj nie za bardzo są popularne, nie są medialne, wywołują lekki uśmiech, bo kto chce walczyć? No, raczej w zasadzie to salwy śmiechu, bo one są całkowicie błędne. One są złym widzeniem, złym propozycją złych rozwiązań na widoczne właściwe problemy. One nawet nie są, wiesz, propozycją rozwiązań, ponieważ ci ludzie faktycznie nie do końca wiedzieli, jak można zmienić ten system. Oni wiedzieli, że należy go zmienić i że należy przynajmniej zakomunikować pewnym osobom, że nie jesteśmy zadowoleni z tego, co się obecnie dzieje, z tego systemu rzeczy i że jest źle i wystąpić należy przeciwko temu. Natomiast pomysłów samych zmian, o ile może było wiele, o tyle nie wszystkie były pewnie trafne, o ile w ogóle jakieś. Natomiast też ciekawi mnie twoja opinia, bo wyraziłeś się przed chwilą, zakładając, że faktycznie te powody, dla których te osoby wystąpiły, były, jak ty to powiedziałeś, zupełnie... Były słuszne, bo... Chciałeś, że były śmieszne, tak? Ja zrozumiałem, że ty powiedziałeś, że te osoby zupełnie się myliły, że zupełnie mówiły coś, co jest nieprawdą. Tak zrozumiałem z twojej wypowiedzi. Powody, które wyciągnęły te osoby na ulicę, moim zdaniem były słuszne, bo zostali oszukani, zostali wkręceni w przekręty finansowe, ale to nie była wina kapitalizmu, bo kapitalizmu w rzeczywistości w tym momencie nie ma i nie ma... Zgodzę się z tobą jak najbardziej. To jest problem. To, czy, nie, wiesz, może inaczej, nie, bo musimy też... pilnować się poprawności wyrażania, bo czy stwierdziłeś przed chwilą, że kapitalizmu nie ma. Oczywiście można ci przyznać rację, ale oficjalnie kapitalizm jest. Więc uważajmy, co mówimy. Jest kapitalizm. Jeżeli oczywiście... nazwiemy białego kwiatka, że jest czarnym kwiatkiem, to będzie on czarny czy będzie biały? Właśnie, on będzie taki, jaki go nazwiesz, taki jak go widzisz. Jeden go będzie widział białym, inny czarnym. Natomiast z tym kapitalizmem to jest tak, że on faktycznie nie istnieje w takiej czystej postaci, w jakiej definicyjnie jest przedstawiany przez ideologów, którzy faktycznie go opiewają w swoich książkach.
Tak samo jak prawda opiwa się każdą ideologię zresztą, czy to jest komunizm, czy nawet nazizm. Słuchajcie, jak się przyjrzycie tym takim zapalczywym osobom, które jakąś ideologię, prawda, bronią jakiejś ideologii, to naprawdę oni mają świetne powody i podstawy i to ładnie brzmi wszystko i wygląda. Natomiast w praktyce to wygląda tak jak nasz dzisiejszy kapitalizm, który jednak się nie sprawdza, chociaż go nie ma. Ale on jakiś jest, on jest taki jest, czyli mamy kapitalizm, ale nie mamy tego kapitalizmu, którego byśmy sobie życzyli, prawda? I w związku z tym pytanie, czy idziemy dobrą drogą, czy my jesteśmy w stanie w ogóle zapanować nad tym, co się dzieje, bo na razie wszelkie nasze założenia okazują się błędne. Nie umiemy sobie poradzić z tym, co sobie wymyśliliśmy jakiś czas temu i zwłaszcza, że to naprawdę opiera się często na takich przekłamanych i banalnych stwierdzeniach, jak to, że przecież, nie wiem, nie może coś opierać się na nieskończonym wzroście, bo tak w zasadzie kapitalizm zakłada, że będziemy cały czas produkować, prawda, PKB będzie rosło. To nie są założenia kapitalizmu, to są elementy fordyzmu, keynesizmu. Aha, okej, okay. Słuchaj, nie wiem po jakiemu zaczynasz do mnie rozmawiać, ale pewnie no, masz. To są bardzo ważne szczegóły, które wykazują, że żądanie zarzucenia kapitalizmu są po prostu brakiem wiedzy co najmniej. I często niezawinionym brakiem, do którego to braku do tych protestujących pretensji mieć nie można, bo przecież w telewizjach, w szkole, w prasie mówi się o kapitalizmie w momencie, kiedy go nie ma, czy to na Zachodzie, czy tutaj, więc można pomylić się, że co innego jest, czym innym się nazywa to, co jest. No. Co innego byśmy chcieli. No, zgadza się. Natomiast błędnie widzieć rozwiązania. Tak, wracając ogólnie do kwestii, którą poruszamy, czyli do samego ruchu. Tam faktycznie był dość rozmyty, jeśli chodzi o założenia, o to, przeciwko czemu ci ludzie występowali. O tyle był naprawdę czymś fajnym i czymś, co ja mam nadzieję, że dopiero poprzedzało coś większego, bo ja jeszcze na taki zryw obywatelski cały czas czekam. Ja myślę, że przed falą tsunami przychodzą małe falki i ja mam nadzieję, że to, co do tej pory widzieliśmy, było tylko przedsmakiem tego, co ma nadejść. Więc, no dobrze, mówiłeś, że się wydarzyło. Mówiłeś, że te ruchy były oparte na Facebooku. Te ruchy, czyli Oburzeni, Wiosna Arabska i ACTA, protesty przeciwko ACTA, a czy kolejna taka fala w oparciu o Facebooka jest możliwa? Oczywiście, że jest możliwa. Nie tak samo, ponieważ jak wiemy, Facebook zmienił troszeczkę zasady działania po tych właśnie wydarzeniach. Forma organizacji eventów na Facebooku się zmieniła. Już nie można tyle osób na raz zaprosić, to się nie może rozprzestrzenić tak szybko, ponieważ Facebook ograniczył ilość zaproszonych osób do 50 bodajże. I teraz już tak nie jest prosto się skrzyknąć, tak jak było to możliwe jeszcze rok temu. Ale jest to oczywiście możliwe, bo nie tylko Facebook, mamy różne inne sposoby do komunikowania się ze sobą. To było bardzo pomocne, ale to nie było niezbędne. To było jedno z narzędzi, tak? Powiedziałeś, że te wydarzenia opierały się na Facebooku. One niekoniecznie opierały się na Facebooku, jak korzystały z tego, co Facebook oferował, ale naprawdę poradzimy sobie i bez niego, zwłaszcza, że przecież każdy z nas w dobie obecnej zna się na internecie i potrafimy się tam zorganizować jakkolwiek, także spokojnie, spokojnie, easy man. Jednym z tych ruchów była też rewolucja na Islandii. To kolejna udana odsłona ruchu masowego. Jak wyglądała rewolucja na Islandii? Bo o tym można dowiedzieć się wyłącznie bardzo głęboko grzebiąc w
opozycyjnych sferach internetu. Tak, może nam przybliżysz o tym. Tak, ja proponuję właśnie wszystkim słuchaczom, pewnie zresztą wiedzą to, żeby sobie poświęcali czas wolny na to, żeby przeglądać takie niezależne źródła informacji, których w internecie jest już teraz wiele i one naprawdę dostarczają takiej zdrowej wiedzy, takiej obiektywnej i rzetelnej, często pomijanej w mainstreamowych, prawda, tendencyjnych mediach. Ale oczywiście... No, ja bym powiedział, że nie każde źródło będzie zupełnie obiektywne, bo może siać dezinformacje albo błędy, ale przy odrobinie krytycyzmu poszukiwanie źródeł nie mainstreamowych jest koniecznością dzisiaj. Właśnie to chciałem powiedzieć. Dużo daje... Uczyłeś mnie zupełnie, dzięki. Trzeba uważać przy okazji też na to, co się czyta, jasne. Mhm. Aha, czyli mi oddajesz głos. Tak, oddaję, wracamy do Islandii. Aha, spoko, wracamy do Islandii, daleko nie mamy. W każdym razie temat Islandii nie jest mi aż tak szczegółowo znany, powiem od razu. Polecam przy okazji film Inside Job, on świetnie opisuje to, co się tam wydarzyło. Też nie jest on taki do końca łatwy, ale wiadomo, jak nie jest łatwo, to jest dobrze, tak? Trzeba się wysilić, żeby coś zrozumieć. Tam o tyle wydarzenia były ciekawe, że faktycznie przewrót, że tak powiem, w cudzysłowie, udał się tam. Osoby odpowiedzialne za kryzys tak naprawdę, czyli ta sfera bankierów, została ukarana, część uciekła z państwa, część została osadzona w więzienia. Rząd został zmieniony przez ludzi oddolnie zupełnie w wyniku protestów. Także ja wam powiem, przy tym, co się wydarzyło w Islandii, to nasze akta to jest pikuś tak naprawdę. A my o tym w ogóle nic nie wiemy. Ja się, nie przypadkiem można nie powiedzieć. Nie przypadkiem, to znaczy ja się zastanawiam w zasadzie, o ile wiedza na ten temat byłaby niebezpieczna dla osób, które zajmują się tym, by to nie wyszło na jaw. Ciekawi mnie to, czy faktycznie... Nie wiem, czy pamiętasz, jak wspominałeś, jak to się zaczęło z akta w Polsce. Otóż to miało być dzień, czy ta pierwsza fala protestów miała być dzień, czy dwa po protestach na placu Tahir w Kairze. Tak, wiesz co, to znaczy te protesty w Kairze, to one były rok wcześniej już się zaczęły, prawda? Znaczy, przepraszam, 2000. Chwilunia. Faktycznie, ale jakiego związku teraz szukasz między w każdym razie, obalono Mubaraka i fala protestów ACTA, ta pierwsza wielka, 26, wybuchła, tak? Bo ludzie zobaczyli, że takie protesty mogą mieć szansę powodzenia. I dlatego my nie dostajemy informacji o tym, że na Islandii taka rewolta się udała. Aha, no tak, jest to ciekawe wytłumaczenie, jak najbardziej, więc faktycznie być może to jest to, dlaczego pewne osoby nie chcą, żebyśmy wiedzieli coś, co się dzieje w innych krajach, a szczególnie to, co się powiodło. Bo chociażby to, co działo się w Grecji, tam też przecież były straszne, straszne zamieszki na ulicach, też docierały do nas takie śladowe informacje tego, co się dzieje, chyba żebyśmy przypadkiem nie chcieli się zarazić tą chęcią powstania przeciwko władzy. Faktycznie. No, w każdym bądź razie... Miałem też wspomnieć o samym ruchu od środka, bo ja miałem okazję być i w Glasgow, i w Edynburgu, i w Londynie na Occupy. Miałem też okazję być w Berlinie na Occupy. No i w zasadzie to wygląda dość podobnie do tego nowojorskiego wydania, bo polega to na zbieraniu się ludzi na wyznaczonym miejscu publicznym, gdzieś w jakimś centrum miasta, gdzie osoby są widoczne, często przed jakimś takim symbolem władzy, tudzież finansjery, jakimś gmachem, bankiem, urzędem. I zaczyna się taka manifestacja, prawda, i przede wszystkim okupacja, bo przypominam, że akta to były marsze, a ruch okupacyjny polegał na okupowaniu danego miejsca, aż do skutku, tak naprawdę. Założeniem tych ludzi było wychodzenie tam i zostanie tam,
aż do reakcji rządu na postulaty. Więc to faktycznie tak wyglądało. Ja w Edynburgu i w Glasgow miałem okazję tam pod namiotami spędzić parę ładnych dób, bo ja też musiałem zajmować się swoimi obowiązkami codziennymi, więc nie mogłem tam z nimi być cały czas. Ale miałem okazję się przyglądać temu. Oni byli dość zorganizowani. Mieli swoją kuchnię, swoją bibliotekę, swoje zebrania. Tam wszystko odbywało się zgodnie z programem. Mieli też różnego rodzaju akcje, oczywiście transparenty. No i faktycznie okupowali te miejsca. Zawsze były konflikty z policją, która, no wiadomo, tych ludzi gdzieś tam chciała schować, bo oni byli jednak niewygodni w takich miejscach, chociaż no, nie było to łatwe. Oni szukali na nich różnego rodzaju haków zawsze, bo tutaj trawnik zniszczony, bo tutaj przeszkadzają, bo to jednak nie jest miejsce publiczne i takie tam. No i w sumie tak to wyglądało od kuchni. No nie wiem, co bym jeszcze mógł powiedzieć. No zachęcam do przegrzebywania internetu, bo naprawdę tego jest całe mnóstwo tam i te nagrania z YouTube w pełni oddają to, jak to wyglądało. Mhm. Okej, dobrze. Dobra. Czyli mamy sytuację taką, że wzrastają nastroje do ruchów masowych, pojawiły się kolejne. Opowiedz trochę o protestach antyakta, bo byłeś ich organizatorem, właśnie organizowałeś je w Szczecinie. Tak, zgadza się. Miałem tą przyjemność i zaszczyt w zasadzie, ponieważ faktycznie czułem, że wpływam na rozwój wydarzeń, nie tylko u nas w kraju, ale przy okazji w pewnym procesie, który odbywał się na świecie, bo ja to cały czas łączyłem tak naprawdę z tymi nastrojami rewolucyjnymi na całym świecie. Ja troszeczkę czekałem na to, co zapali się w Polsce i czy w ogóle coś w Polsce się zapali, bo naprawdę zauważałem to wszędzie dookoła, a ta nasza Polska jakby nie czuła problemu, bo było nam dobrze. W zasadzie byliśmy okrzyknięci jedynym państwem na pewno w Europie, które kryzys ominął, prawda? Przypominacie sobie, wszędzie recesja, a u nas wzrost PKB był na poziomie chyba 2% w tym czasie i w Polsce naprawdę żyło się w zasadzie lepiej niż rok wcześniej. Ja pamiętam, że tutaj pensje podskoczyły do góry. Jakoś tak było w porządku, więc mówię no do jasnej anielki, co nas obudzi w tej Polsce? No, wszędzie dookoła się dzieje, a w moim kraju no co, ludzie będą spali, bo wydaje im się, że jest dobrze. No. Ale jednak na szczęście przyszła sopa, pipa w USA. Ja tam się też troszeczkę przyglądałem, ale nie spodziewałem się, że wiadomo, nie spodziewałem się, że zainteresowanie akta będzie tak duże. Ale kiedy szybko zorientowałem się, że jednak faktycznie jest to zainteresowanie, od razu zacząłem wszystkie możliwe źródła śledzić, jak to się przeniesie na rzeczywistość i przeniosło się dość szybko. Stało założone wydarzenie na Facebooku, ludzie się zorganizowali, nie tylko u nas w Szczecinie, ale i w całej Polsce. Mówię, no wspaniale, pięknie, nareszcie, mówię, biorę się do roboty i prawda, zacząłem organizować tych ludzi no i z powodzeniem, więc cieszę się z tego i faktycznie fajnie, że to wybuchło, ale powiedzmy, że równie jak szybko zapłonęło, tak i zgasło, bo jednak systematycznie frekwencja spadała, zainteresowanie malało. To było też spowodowane, jak wiemy, zagraniem pana premiera, który powiedział, że który się ugiął w zasadzie i przyciszył te protesty tym, bo szczerze powiedziawszy, fajnie byłoby, gdyby on nie przystał na to, co robimy, bo wtedy ludzie, prawda, by się wnerwili jeszcze bardziej, a ja bardzo chętnie bym to widział. Okej. Co jest najistotniejszego, co jest istotą w ruchach obywatelskich, twoim zdaniem? Wiesz co, to znaczy się, co jest istotnego w nich. One są istotne same w sobie, one są prawdziwymi ruchami oddolnymi, które są ważnym czynnikiem demokracji. Chociaż one nie muszą być takie gwałtowne, ponieważ ruchy obywatelskie mogą być zupełnie spokojne. Ruchem obywatelskim przecież może być jakieś tam działanie oddolne, ale niekoniecznie manifestowanie tudzież maszerowanie w centrum miasta. Natomiast
każdy taki ruch jest elementem bardzo ważnym demokracji i cieszę się, że ludzie nie zapominają o tym, że mają prawa, że mogą wyjść i mogą pokazać, że są. Prędzej zapominają o tym osoby, które rządzą w naszym kraju, bo im, oni się tak już rozpasali, że po prostu wydawało im się, że oni wszystko mogą zrobić. Zapomnieli o tym, że Polacy, naród waleczny, bardzo szybko się denerwuje, prawda? I dobrze, że my o tym przypomnieliśmy, a przy okazji pokazaliśmy całej Europie, bo przecież przypomnę i pochwalę się przy okazji tej rocznicy, bo w zasadzie jest rocznica akta, nie wiem, czy ktoś zauważył, protestu pierwszego, tak, 26, więc to parę dni temu. Mhm. Przypomnę, że myśmy rozjuszyli całą Europę, tak? Przecież chyba mieliście okazję oglądać filmiki na YouTubach, w których to i Niemcy, i Węgrzy, i Francuzi, i już nie pamiętam jeszcze kto, maszerując przez swoje miasta, prawda, gdzieś tam w Kolonii, w Berlinie, w Budapeszcie, w Paryżu, skandują po polsku dziękujemy. Mówią na wiecach, prawda, przez mikrofon, przez megafon, że dziękujemy Polacy, że to zaczęliście, że nam pokazaliście i tak dalej. I wtedy jeszcze lepiej się czuliśmy z tego powodu. No. Także fajnie. Mówisz, że nie musi to wyglądać jak protest, taki ruch społeczny, a podaj przykład jakiegoś takiego oddolnego. Czy to musi mieć skalę od razu całego kraju, czy Europy, nawet świata, czy też przykład gminy? Czy czego? Gminy na przykład? W takiej skali da się zrobić? Może mieć skalę gminy, jak najbardziej. Obecnie w Szczecinie też gdzieś tam się coś oddolnie dzieje i nie tylko u nas, przecież i w wielu miejscach w Polsce i na świecie, i ja w Berlinie przebywam dość często i tam widzę, że tam non-stop organizuje się z jakiejś okazji marsze, manifestacje, także tam ludzie są do tego przyzwyczajeni. Ja na przykład miałem okazję być ostatnio na Global Noise, to też był organizowany przez ruch Occupy, takie wydarzenie właśnie w Berlinie. Potem miałem okazję być na marszu zorganizowanym dla uchodźców w związku z tym, że tam uchodźcy są źle traktowani. Potem miałem okazję być na marszu, a to w przeciągu wszystko 2 miesięcy. I to były takie grube wydarzenia. Tysiące ludzi na ulicy, słuchajcie, to wcale wiecie. Nam się wydaje, że tak się niewiele dzieje, a dopóki tego nie zobaczymy na własne oczy. I faktycznie w mediach nie było dużo o tym, ale tam się dzieje. No i co? Na jakiś tam przeciwko konfliktowi izraelsko-palestyńskiemu tam się dużo mówi i dzieje na ulicach. Także te ruchy są, one nie muszą być wielkie, one mogą być lokalne, one mogą być, skala może być różna, no sami wiecie. Ale fajne jest to, że nie zapominamy o tym i że coś się dzieje. No po prostu no już tacy jesteśmy, tak? Jesteśmy skonstruowani, tak chyba te przemiany będą następować, że będziemy przyciskani odgórnie, a oddolnie będziemy na to reagować. No i no, taką mamy naturę. No. Ja bym wolał, żeby to inaczej się odbywało. Ja bym wolał, żeby to odgórnie się stało, żeby tam na górze jakaś taka rewolucja się przetoczyła, żeby ten jeden z drugim pan w Sejmie kiedyś, prawda, stał się prawdziwym bohaterem narodu i po prostu zrobił tam porządek, raz a porządnie, no. To jasne. Fajnie by było. Byłeś organizatorem akta, więc masz doświadczenie. Jak to wygląda taka organizacja takiego wiecu? Czy to coś kosztuje oprócz czasu? Tak, to kosztuje dużo czasu, dużo stresu, dużo pieniędzy, wbrew pozorom. Ale jest to warte zachodu, naprawdę warte świeczki. W ogóle proponuję nie zastanawiać się nad kosztami, bo można się przytłoczyć. Po prostu trzeba działać i starać się robić, co się może, żeby doprowadzić coś do skutku. No to są takie przeciwności, które na pewno powodują, że jest ciężej, ale mimo wszystko trzeba to robić. No organizacja, no wiadomo. Trzeba się spotykać z ludźmi, trzeba dopilnowywać terminów, trzeba organizować akcje. My mieliśmy na przykład w Szczecinie, my byliśmy dość fajnie zorganizowani, mi się wydaje, ponieważ
Mieliśmy dość taką prężną grupę energiczną osób, które się nie znały. Myśmy się poznali przy okazji protestów. Wszyscy, którzy to organizowali. No ja tam parę osób znałem, ale ogólnie większość była taka chętnych wolontariuszy do skoku. I to było miłe. I każdy poświęcał swój czas, swoje pieniążki, bo myśmy się składali na wszystko. Wiadomo, trzeba było roznosić ulotki, trzeba było sprawę nagłaśniać. Trzeba było, myśmy wychodzili na miasto po kilka godzin, a to było zimno, grupą ludzi, już przed protestami z megafonem, przepraszam, nie mieliśmy wtedy megafonu, ale darliśmy się na mieście do ludzi, mówiąc, że będzie protest i że mają być i że naprawdę wielka rzecz się dzieje. I to działało. I to mówię, no, telefony też kosztują. Ja co chwilę wisiałem na telefonie. No, ja się nie jakoś tam nie zdradzałem przed rodziną za bardzo, co robię. A nie miałem dla nich czasu, oni też zauważali, że coś ze mną jest nagle nie tak, bo ja tylko wiszę na telefonie, non-stop praktycznie, dzwonię do kogoś i latam gdzieś po mieście, załatwiam, nie ma mnie tam, gdzie powinienem być, z ich punktu widzenia, mówię o rodzinie. Może na gorącą linię wydzwaniałeś, tak myślę. Słuchaj, oni mogli tak podejrzewać, nie wiem, w każdym razie... Martwili się. No nic, mówię, no to jest jednak wysiłek, tak, to przyznam, że jest wysiłek, ale gra jest warta świeczki zachodu, jak najbardziej polecam. Słuchajcie, angażujcie się, naprawdę angażujcie się, da wam to dużo radości, a przede wszystkim da to wiele pożytku nam wszystkim, bo chyba o to chodzi, tak, zmieniajmy na lepsze, tak. I ja tutaj dodam, że warto wspierać finansowo twórców ruchów, bo oni poświęcają swój czas i swoje pieniądze, żeby mogli następnym razem też współdziałać i organizować to. Tak, my tutaj, ja nigdy nie wychylałem się z jakimiś tam, jak zbieraniem dobrowolnych datków, ja nie oczekiwałem... nie wiem, finansowania od kogokolwiek, zwłaszcza, że mi się to kojarzyło dość źle. Prośba o pieniądze nie za dobrze wygląda. Ludzie powinni sami się chyba trochę poczuwać, bo, no nie wiem, ja bym się poczuwał, bo po prostu nie trudno chyba sobie wyobrazić, że to jednak kosztuje, a jest łatwiej, jeżeli... Chociażby mieliśmy pomoc, na przykład niektóre ksera dla nas robiły za darmo ksera, to było dużo. No przecież kiedy musieliśmy przekserować parę tysięcy sztuk, no to raptem mieliśmy zaoszczędzonych tam, prawda, nie wiem, 100-200 zł. To już było bardzo, bardzo przyjemne, chociażby taka pomoc. No właśnie, więc to jest bardzo prosta rzecz, że można pomóc w takich sytuacjach bardzo prosto. Powiedz mi jeszcze, przy protestach, które organizowałeś, to organizowała to prawica, lewica... Nie, to organizowaliśmy my, obywatele Szczecina, akurat w naszym przypadku myśmy się za takich podawali, chociaż oczywiście ogólnie obywatele czy Polski, czy w zasadzie byliśmy obywatelami Szczecina w tym momencie, ale również i Polski, i Europy, w każdym razie obywatelami, nie byliśmy członkami żadnej formacji politycznej, wręcz przeciwnie, wśród nas znajdowały się osoby z lewa i z prawa i ze środka i z góry i z dołu i z boku, nikt nie miał problemów z tym, mieliśmy wspólny cel, przy okazji zaznaczaliśmy, żeby nikt nie zbijał kapitału dla swoich poglądów przy okazji protestów, mieliśmy się skupić na celu, a nie na jakichś tam przybocznych swoich ambicjach, tak? Także jeżeli byłeś z ruchu Palikota, to sobie bądź, ale przy okazji protestu jesteś imieniem i nazwiskiem, jesteś Polakiem, jesteś Szczeciniakiem, jesteś Europejczykiem, występujesz przeciwko nielegalnej, wręcz powiem wprost, umowie, która była forsowana za naszymi plecami. I tak to ma wyglądać, a nie jesteś członkiem, prawda, nowej prawicy czy tam czegokolwiek. I nie forsuj tutaj jakichś poglądów, nie reklamuj, prawda, liderów swoich ugrupowań. I każdy się z tym zgodził, każdy o tym wiedział, a kto się wyłamywał, bo i tacy zatwardzieli byli, myśmy musieli walczyć tutaj z niektórymi, z partiami również przy okazji tych protestów, to dostawał po nosie po prostu, miał wyperswadowane, że tak ma być i koniec, bo myśmy wiedzieli, jaka jest słuszność sprawy i zresztą oni też wiedzieli, tylko silniejsza była wola po prostu przebicia się do mediów, zareklamowania, tak? Ale wobec takiego zachowania to trzeba być stanowczym po prostu.
I skoro my byliśmy organizatorami, to mogliśmy sobie zastrzec pewne rzeczy. Na szczęście udało się w miarę powstrzymać tych wszystkich, prawda, partyjniaków, którzy tam gdzieś próbowali się podtrzymać. Zwłaszcza Palikota, który został pięknie wygoniony z manifestacji w Warszawie. Tak. U nas też mieliśmy z nimi spory dość problem, ale summa summarum muszę im powiedzieć, że zachowali się w porządku palikotowcy u nas na końcu, bo była droga niełatwa do tego, ale gdzieś tam na końcu się ugięli i powiedzieli, że faktycznie jasne. I przyszli na protest, przyszli bez żadnych swoich transparentów, byli z nami, też powiem, jako właśnie szczeciniacy. I to było fajne. Jak ja to zobaczyłem, to aż mówię, no, pięknie. Czyli można by skłaniać się ku puencie. Mhm. Czy zgodziłbyś się z takim wnioskiem, że trzeba spoglądać na ruchy obywatelskie, wspierać je, współdziałać w nich w skali lokalnej, większej? W momencie, kiedy rewolucja na Islandii wybuchła dzięki temu, że był jakiś konsensus narodowy i wygrała, protesty przeciwko ACTA wygrały, mimo że wśród organizatorów byli i ludzie z prawa, i ludzie z lewa, a na przykład taki ruch właśnie oburzonych został jakby przejęty, przejął hasła takie lewicowe, one były rozmyte i w końcu tak jak te hasła rozmył się, bo też nie było konsensusu nad tym, co ma być osiągnięte. Tak, znaczy on się rozmył, ale pamiętajmy, że jeszcze ruch Occupy istnieje cały czas. On już nie jest w takim wydaniu, jak to było na początku, ale tam ludzie działają. Teraz, prawda, organizują różnego rodzaju akcje, chociażby Occupy Dead ostatni jest, czyli polega to na wykupywaniu, na składaniu się, po prostu na zbieraniu za pośrednictwem internetu pieniążków na długi ludzi, którzy popadli w nie i wykupywaniu ich za grosze. Takie konkretne działanie. Wykupywanie długów. Także, ciekawa to jest taka jedna z ostatnich akcji, którą akurat wspomniałem przy okazji o niej. No cóż, ale oni działają. O to mi chodzi, że oni gdzieś tam jeszcze są, chociaż no mówię, to już nie jest to, bo przecież to nie jest wyjście na ulicę i zagarnięcie władzy przez ludzi już. To inaczej wygląda teraz. No ale tendencja była fajna, dobra, przez jakiś czas przynajmniej mogłem mieć nadzieję, że coś fajnego się wydarzy. Chociaż no z drugiej strony mówię, no fajnie gdybyśmy kiedyś, ciężko jest się ogólnie właśnie dogadać tak naprawdę, bo jeżeli kiedyś dojdzie do jakiejś wielkiej przemiany, to na gruzach, które gdzieś zostaną po tym, co się dookoła wydarzy, to nie wiem, czy my będziemy w stanie zbudować coś konkretnego, bo wiem, że niełatwo jest się tak czy siak ludziom dzisiaj dogadać ze sobą. Czyli nawet uznałbyś, że ważniejsze jest porozumienie między ludźmi, tak? No, jest to najważniejsze, oczywiście. To znaczy może niekoniecznie, nie o tyle porozumienie, co znalezienie właściwych rozwiązań i naprawdę zwrócenie uwagi na te prawdziwe problemy, bo ludzie dzisiaj często żyją taką fikcją i nie zupełnie wiedzą, co się dookoła dzieje i nie widzą po prostu problemów. Ja ostatnio miałem okazję być na debacie w Szczecinie pod tytułem Dokąd zmierza kapitalizm, prawda, i byłem przerażony tym, co widzę. Ja naprawdę płakać mi się chciało, widząc prelegentów zapraszonych, prawda, osoby, które miały nam podzielić się z nami swoimi opiniami i, prawda, swoją wiedzą na temat problemu, a szczerze powiedziawszy, przez około godzinę, półtorej rozmów nikt nie dotknął, może przedstawiciel Partii Zielonych był pan Szwed, on gdzieś tam musnął taki temat prawdziwy, który naprawdę jest problemem dzisiejszego świata, on właśnie mówił o ekologii, on mówił o prawda, wykorzystywaniu surowców, on mówił o przekręcie, prawda, monetarnym, o drukowaniu pieniędzy przez banki federalne, prywatne. To są naprawdę problemy, które są gdzieś tam w podstawie wszystkiego, a reszta w ogóle o tym nawet nie wspomniała. Oni się pokłócili o ideologię znowu,
Nic z tej rozmowy nie wynikło. Ja mówię, Boże, to wyście zostali tu zaproszeni i wy nie potraficie nic powiedzieć na temat tego, co tak naprawdę się dzieje. Była przecież kobieta jedna tutaj, posłanka szczecińska, która mówi, że przecież jest wszystko fajnie, jest tak świetnie, bo za komuny było gorzej, prawda? To ja sobie myślę, kobieto, ty jesteś jak pies, który, prawda, był całe życie trzymany na metrowym łańcuchu, a teraz zamieniono ci ten łańcuch na 10-metrowy sznur i ty się cieszysz, że ty jesteś wolna, bo ty nie widzisz, że ty biegasz dookoła przez całe życie i depczesz trawnik dookoła siebie i tak naprawdę nie możesz nigdzie się poruszać. Oni nie widzą w ogóle istoty problemu, im się dobrze żyje, nie wiem, może oni robią jakieś tam swoje prywatne kariery, założyli rodziny, ach, ciężko powiedzieć, ale dla mnie ci ludzie jakby nie są w stanie nam pomóc, bo im jest dobrze. No i cóż, dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Również dziękuję za zaproszenie, było mi niezmiernie przyjemnie. Bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki. W następnym odcinku będziemy rozmawiać z młodymi samorządowcami. Opowiedzą nam, jak w swoich miastach próbują, w swoich miastach niekoniecznie, chyba nawet nie miastach, jak próbują zmieniać rzeczywistość wokół siebie w skali lokalnej. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. To była konserwa, prowadził Jabolissimus w pierwszej części rozmowy, również kreator, a naszymi gośćmi byli Witold z Otwocka i? Mam się przedstawić znowu, Wojtek Urbański ze Szczecina. Do usłyszenia. No.